Jebać psy, kochać pieski, chcę mieć z tobą psa. To będzie chyba na tyle, jeżeli chodzi o, z Michałem. Wiecie, jak to jest, widzowie, jakby na chleb trzeba zarabiać. Ja na ten gdzieś Guten Tag. Morze jest... Bałtyckie, ludzie, Morze Bałtyckie, doceniać trzeba. Doceniać. Siema wszystkim, witam was bardzo serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj jest piękna pogoda, zresztą jak widzicie, bardzo ładnie się odjebałem na taką okazję. Słuchajcie, dzisiaj idziemy Gdynię zwiedzać. Zobaczymy, może coś dzisiaj ciekawego znajdziemy. Chociaż mam bardzo ograniczony czas, bo na 15:30 do roboty. Więc bez zbędnego przedłużania, jeśli wam się taki spontaniczny film spodoba, to zostawcie łapkę w górę, a jak nie, to w dół. Możecie, jeżeli jesteście nowi na kanale, zasubskrybować kanał po więcej. A teraz ja tutaj zmieniam trochę perspektywę i ruszamy, bo trzeba, serio, patrzcie jeszcze jaki ładny zegareczek se odjebałem. Ja widziałem, kurwy pierdolone polskie, że jak zobaczycie to, to wam kurwa dupy z żalu pękną. No i co? Ruszamy i zobaczymy, co tam się będzie dzisiaj ciekawego działo. Jeszcze tylko jedną rzecz podkreślę, póki jestem. Mianowicie jest to też trochę test nowej kamery, ponieważ mam nowy telefon, Samsung Galaxy A35 i chcę zobaczyć, jak on będzie nagrywał. Tak więc ten film to będzie też jeden wielki test jakości w porównaniu do poprzednika, no nie? Tak więc teraz zamykam mordę i idziemy prosto przed siebie. Taką ciekawostkę wam jeszcze sprzedam, że przednią kamerą mogę nagrywać w 60 fps. Serio, mogę w 60 fpsach nagrywać. Natomiast tylną kamerą, tak jak widzieliście przed chwilą, to mogę nagrywać tylko w 30 fpsach. Kurwa! Cicho! Jak ja teraz mówię. No, więc pewnie cały materiał będzie w 60 fps, bo ja tak chcę i ja tak mogę. No, tak więc tyle mam do powiedzenia. Jakiś tutaj pociąg nadjeżdża. Z daleka widzicie. Zobaczymy, co tu się będzie odpierdalać. Zobaczymy. Może coś ciekawego tutaj się ogarnie. Może coś ciekawego się wydarzy. Ja nie wiem w sumie, powiem szczerze, bo mam trochę czasu przed robotą, a nigdy nie wiadomo, co tam się będzie działo, nie? Jakiś wjeżdża tutaj pociąg, jakiś Polregio. No, skąd jedzie? Skąd jedzie ten pociąg? Nie wiem skąd. Zaraz zobaczymy. Może coś ciekawego będzie, a jak nie, no to trudno. To najwyżej przyszedłem i zrobiłem z siebie pajaca, bo chciałem coś ponagrywać. Znaczy, w planach jeszcze nie wiem, co będę robił sam ze sobą, ale wiecie, jak to jest, nie? Życie różne bywa, różnie kolorowe i tak dalej. Zobaczmy. Czy będę w jakiś pozytywny lub negatywny sposób zaskoczony? Powiem wam, że nawet alergię mnie dzisiaj wyjątkowo nie łapie, a to jest naprawdę już wyczyn, bo zawsze mnie łapała. Oho, idzie Michaelos. Michaelos idzie? Idzie! A kto tutaj przyjechał do mnie? No i kogo ja tu namierzyłem? Kogo ja tu widzę? Siema wariaty. Siema. I inne człowieki. Co tam? No, jak się naświetliłem, to chyba dobrze. No bardzo się naświetliłeś. W dobrym nastroju. Jesteś u mnie w 60 fpsach. O. Można bardzo... poświrować trochę. Można poświrować, dokładnie tak. No ja niestety na razie w 30, ale taki kinowy format zachowuję. No i bardzo dobrze. Trzeba się dostosować. Tak jest. A Basia nie chce się pokazać. Basia to szara myszka. Okej, rozumiem, jak najbardziej. No widzisz, a ja tu już powiedziałem do widzów, że sobie idę na spacer, jako tu patrzę, że tutaj wpadłeś do mnie, więc no. Zastanawiam, czy to na żywo leci. No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie, nie? Czyli leci na żywo? Nie leci na żywo. No to dobrze. Dobra, to idziemy. Idziemy w drogę, no to w drogę. Tak. To Eluwina, pa! Dzień dobry. Jesteśmy sobie w Ceksie. Michał tam idzie kupić sobie. Ja tutaj powiem szczerze, nie mam nic za bardzo dla siebie do wyboru. Z prostego względu. Z bardzo prostego względu, że mnie nie stać. Niestety jestem bidakiem. No, ale wypłata w drodze, tak więc no, trzeba będzie któregoś razu pomyśleć. Nie wiem w sumie, jak długi będzie ten materiał, podejrzewam, że nie będzie długi, ale hej. Będzie to zawsze jako takie fajne spotkanko. Teraz czekamy, aż Michaelos wyjdzie z jamy ceksowej. O, a tu jest sklep dla ludzi niepijących ogólnie, 24H Delikatesy, zapraszamy. Ja pierdolę, masakra. Zaczekamy, aż Michaelos wyjdzie. Niech się pochwali do widzów. Dla was niech się pochwali. Mi się nie, tam swoim widzom się nie musi chwalić. Może to robić na swoim materiale, ale moim widzom to wręcz wypada się pochwalić. O, i tak to właśnie wygląda, moi drodzy. Tu macie jeszcze przy okazji fajne telefoniki, PS4, PS5, jakieś Xboxy, Switche. O ile jest? 1150, ja pierdzielę.
Masakra. O, i patrzcie, taki fajny moropadzik. Tak to się prezentuje, tu nawet macie jeszcze fajne aparaty Sonego, jakieś lustrzanki. M-Audio. On wygląda trochę, on trochę wyglądał tak jak ten, jak Blue Yeti. Ale nie, to nie Blue Yeti. Tak więc tak to właśnie wygląda, moi drodzy. Czekamy, aż Michał wyjdzie z jamy seksowej, z paszczy lwa. Skubany! Stać go, kurde, stać go! Też taka ciekawostka, jak widzicie, godziny otwarcie są od 10 do 20 i też niedziele handlowe. Ja nigdy nie mogę trafić na niedziele handlowe tutaj, więc niestety peszek. Peszek! Takie mamy sobie tutaj wodę. To jest... Morze Bałtyckie, ludzie, Morze Bałtyckie, doceniać trzeba! Doceniać! Dokładnie, doceniać, nie? Co? Nic więcej nie trzeba dodawać. A... Fajna woda. Tak? Fajna woda. Pierwszy raz od dawna jest bardzo fajna woda. O! To muszę powiedzieć. To bardzo dobrze. Bardzo się... w takim pięknym mieście. Piękne miasto. Piękne miasto. Piękne miasto. To co, kiedy przeprowadzka? Nie wiem, raczej myślę, że nigdy, ale jak będzie potrzeba, to będę częściej tutaj wpadać. No i bardzo dobrze. Że z własną bryczką, to wiem. No więc podziwiajcie Michała w 60 fpsach. Stałych 60 fpsach. Szaleństwo niespotykane na tej ziemi. Dokładnie. Pamiętajcie. 30 albo 60, wybierajcie sami. Tak, dokładnie tak. Więc taki oto widok na nasze polskie morze. Coś jeszcze masz do powiedzenia tutaj, do dodania? W sumie może nie miałbym nic więcej do dodania, ale po prostu wszystkich serdecznie pozdrawiam. Subskrybować Michała. Pewnie tam udajecie, że macie suba włączonego. Dokładnie. A YouTube czasami tak pokazuje, że nie ma subskrypcji włączonej, nie są powiadomienia i udajecie, że oglądacie, więc oglądajcie tam ładnie Michała, bo Michał się bardzo stara. Ja widzę zresztą. Nie codziennie, ale widzę. Widzę sumiennie. Człowiek naprawdę z bardzo wielkim sercem po lewej stronie. Albo po prawej. I stara się przynajmniej. Nie robi lipy, tak jak co niektórzy. Może trochę ja robię lipę, ale no. Ej, tam dobrze staram się, jest. Staram się poprawiać. Dobrze na jest. Na bieżąco. Oglądać Michała. Jest progresik. Oglądać Michała. Dobrze, dokładnie. Oglądać obu. Mnie to może trochę. Jak zobaczycie coś jest fajnego, to będzie dobrze. Ale Michała prędzej. Właśnie, proszę mnie oglądać, aby nie obrażać widzowie, bo wy mnie obrażacie, kurde, w sekcji komentarzy czasami. To jest bardzo nieładnie mnie tak obrażać, w szczególności, że ja się dla was staram. Nie jestem idealny. Za karę macie wejść do pasa i moczyć się godzinę. Dokładnie. Jak się będziecie moczyli godzinę, to wtedy odpokutujecie i wtedy Michał wam wybaczy. To od razu tak. Mogę poświadczyć. Tak. I pamiętajcie, więcej takich błądów proszę nie popełniać. Bo inaczej to będzie rozplask na twarz. Dokładnie. Basia nie ma nic do dodania, Basia się wstydzi, nie? Ja się wstydzę. Dobra. No to... Prawilnie. No to co? Lecimy dalej. Lecimy dalej. To jest. Powiedz, pa pa! Michale, ja cię tutaj poprawię. Teraz ja swoją perspektywę odpalę. Zapomniałeś jeszcze o jednym napisie. To jest kochać pieski. Jebać psy, kochać pieski, chcę mieć z tobą psa. Teraz rozumiesz? Czyli więcej przemawia wtedy, gdybyśmy tak demokratycznie przemawiali za tym, ilością głosów, to jednak warto mieć psa. Tak. Koniec końców warto mieć psa. Ale może z GPS-em. Taka piosenka jest, nie wiem czy znacie. GPS, pies, GPS. GPS, miał na sobie pies. GPS. Ma kudłaty pies. Po ulicy idzie. Nie pies. Zawsze bekę z tego mam, ale czasami to już tak nudzi człowieka, że się nie chce. No tak. Michał coś o tym wie. Tak, poza tym... Błądy się popełnia. Moi drodzy, jesteśmy sobie w MediaMarkcie. Chociaż wiem, że z nagrywaniem w miejscach tego typu to tak trochę średnio wygląda. Może się nie interesuje, ale fajnie, że wyszło na zeszłą generację, bo może potencjalnie będą nowsze gry na starszą konsolę, nie wiadomo, kto wie. Właśnie. Może. Zawsze jest szansa. Może się przekonasz do dziedzictwa Hogwartu. Nie wiem, znaczy za Harrym Potterem to może tak niespecjalnie, uniwersum mnie trochę przeraża. Co na początku mnie przerażało, ale nie wiem. Rozumiem. No. Staram się być, mówię, z daleka tak trochę na to patrzeć. Tak jest. Chciałem się podrapać po nosie. No, a pak to obok ciebie stoi, zobacz, on to ewidentnie chyba chce się z tobą klepać. Musisz gardę teraz wobec niego trzymać. No to trzymam. Trzymaj gardę. Trzymam i nie puszczam. Trzymaj gardę, pięści twarde. Tymi kosteczkami delikatnymi to ma... Dokładnie.
Taki jestem na jaki nie jestem, no to co ja na to poradzę. I tu macie jeszcze przy okazji gierki na PS4. Odchodząca konsola, niestety bardzo mi przykro, jestem smutny z tego powodu. Nikt nie lubi HDD, wszyscy wolą SSD. No, i no. Tak to wygląda. I tu macie jeszcze PS5 i PS4. O, PS4 za ile? 1329. No, już dawno powinna być, tak moim zdaniem, koło 1000, może mniej nawet. A wiesz, nie opowiadałem ci tej historii, wiesz gdzie ja kupiłem swoją PS4? W Biedronce. Za tysiaka równo. I to. Tak, w 2016, bo było sprzedawane. Można było slimki kupić. 1 terabajtowe. Ja za tysiaka równo kupiłem. Kiedy? W 2016. Aha. Nieźle, nie? No grubo. To ja tu w MediaMarkcie, znaczy u siebie tam w Słupsku, kupiłem za. Też za tysiąca. O! W 2017 na promocję. Akurat ostatnia sztuka to była na sklepie. O! I wziąłem. No widzisz. Zarezerwowałem, patrzę, bo były dwie konsole, jedna się sprzedała, drugą chciał wziąć gościu, ale jednak się rozmyślił, nie kupił. Wziąłem. O, a ten koleś z kolei co on tutaj? A, sączy sobie jakieś drineczka. O. No to lepiej, żeby nie jeździł. Teraz nie jeździł, bo... Bo popełni błąd. Zaraz mu zakryje twarz, nie będzie w ogóle rozpoznawany. Nie, to tak jak wiesz, w telewizji będzie miał czarne prostokąty na oczach. Ewentualnie jak będzie cokolwiek mówił, to od razu go wypikać trzeba, bo... Tak jest. Pewnie miał na myśli jakieś brzydkie, przykre słowo. Dokładnie. Zgadzam się w 100%. Idziemy dalej. Także ewentualnie, mówię, polecam się rozejrzeć. No. Fajne rzeczy można znaleźć. Ceny może dyskusyjne, ale kto wie. Dokładnie. Coś się znajdzie. Tak więc, pozdro 600. Dzień dobry, dzień dobry. Co my tu mamy? Dobry, dobry. Guten Tag. Guten Tag. Ja na Türkisch, Guten Tag. Witam się z Michałem, bo dobrze po niemiecku zaczynamy mówić. Nie no, żartuję, ja zacząłem. Także z Michałem się pożegnamy, bo kto idzie do pracy. Niestety. Także no, praca, jak to się mówi, z kołaczami? Coś takiego. Coś takiego. Wiecie jak to jest, widzowie, jakby na chleb trzeba zarabiać. No, w ogóle na życie trzeba zarobić, bo bez pieniędzy to... To ani rusz. Nie ma szczęścia, ale pieniądze szczęścia nie dają, więc takie to jest wszystko po środku, pomieszane. Basia tylko właśnie to obserwuje i mówię, no czasami warto takie spotkanie spontaniczne robić. Dokładnie miejsce, tak. Miejsce, w którym się lubi. Ja Ciebie, Michale, zapraszam do siebie. O, następny raz właśnie Słupsk. Jak znajdzie się czas, to oczywiście wal do mnie, ja od razu grafik skomponujemy i... Tak jest. Będzie przedmiot. Dokładnie. No i co, na tle Urzędu Miasta? No, tak, jest. Dziwne hasełka są, ale... Widzicie, my tu różne perspektywy. Michał tutaj do siebie tak, nagrywa, a ja swoją perspektywę. Najważniejsze, że są różne perspektywy. Widzicie nie tylko moją wstrętną buzię, ale widzicie tą piękną Michałową buzię. Widzicie, jaki jestem skromny. No, aż nawet potrafię kogoś tak ocenić. Także, no widzisz. To będzie chyba na tyle, jeżeli chodzi z Michałem nagranie. Może jeszcze ja coś sam jeszcze tutaj skleję, ale może niekoniecznie. Zobaczymy. Dostajemy swoje 5 minut, yeah! Ewentualnie jakieś swoje przemyślenia tam do dzisiejszego dnia i mówię, że się czuję teraz bardzo niezręcznie, bo Michał mnie tutaj naświetla, prześwietla. Jestem obserwowany co najmniej przez satelity na świecie, ale jeszcze przez Michała. Więc dokładnie. Jeszcze całkowicie czuję się może niezręcznie, ale może mi się wydaje. Także piękny gdyński autobus wam się oglądaj, bo tak jest. Potem będziesz oglądał. O! Tutaj jeszcze widzimy. Słupskie. I swoją drogą, jeszcze jedną rzecz chcę tutaj podkreślić. Moi drodzy widzowie, to też nie jest tak, że my się tutaj drugi raz widzimy, bo pragnę przypomnieć, że z Michałem to już się w Gdyni trzeci raz chyba widzimy, nie? My się w ogóle nawet trochę kojarzymy. No, bo pamiętam, że jest jeszcze jedna rzecz, że żeśmy w 2019 się spotkali przypadkowo w Rivierze. Chyba wcześniej jeszcze coś tak było. Jest. Coś było wcześniej i ty taki trochę mniejszy byłeś, ale... Tak. Daliśmy radę. Jakoś daliśmy radę. Jakoś się zjednoczyć w wspólnej sprawie. Tak jest. No to co? To by było na tyle. To by było na tyle. Także polecam odwiedzać. Polecam tego tutaj Alegrowicza, wbijać do niego łapeczki w górę, zostawiać ci subskrypcję. Słyszałem Alegrowicza. No Alegrowicza powiedziałem. Alegrowicza. No ja na Allegro nie sprzedaję, tylko na Oeliksza. I słuchajcie, dobijamy Michałowi 20k subów. 100 tysięcy, żebym miał challenge. Przycisk. O, nie, 50 tysięcy, żebym miał brązowy. 100 tysięcy, żebyś miał, żebyś był zweryfikowany na YouTubie jeszcze. O, żebym miał takiego ptaszka. Tak, przy Niku. Przy Niku. Dokładnie wtedy tak. Wtedy będzie już zdecydowanie lepiej w tym zakresie. Dokładnie tak. Pozdrawiamy Michała.
i widzimy się ponownie, mam nadzieję. Pa! Pa! To jeszcze dodam od siebie kilka groszy. Jestem właśnie niedaleko swojej pracy, więc zaraz będę tutaj kończył, jak to się mówi, filmik. Tak więc pamiętajcie, jak się podobało, a jak nie, to uzasadnić proszę dlaczego. Zostawić subskrybera na obu kanałach, w sensie na moim, jak na Michała. No w sumie na kanale Basi Lady Rose 90 też możecie zostawić, czemu by nie. I co? Ja będę zaraz spierdalał do roboty. Trzeba, jak to już wcześniej powiedziałem, zarobić na chleb. Mam nadzieję, że wam się taka krótka relacja spodobała. Co prawda, no była krótka, bo wolnego nie dostałem, ale no. Wiecie, jak to jest. Dobra, to ja będę uciekał. Trzymajcie się, cześć i do następnego razu. Adios, muchachos.